Dzień dobry Państwu. Chciałem wszystkich zaprosić na realizację, filmową realizację wydarzenia, które się dzieje wokół mojej premiery, mojej ostatniej płyty dla monachijskiej wytwórni CM, December Avenue. Lubię pisać w Nowym Jorku. Ostatnich 8 lat. Bo mam tam fajną taką atmosferę, która mi pozwala, wie pani, i mieć taki rodzaj twórczego napędu, którego Nowy Jork jest pełen. Praca na tej wytwórni jest praktycznie niemożliwa. To jest tak trudno się dostrzec szeregi nagrywa artystów pracujących dla tej wytwórni. Ja lubię pracować z Manfredem, to prawda, że nie daję sobie żadnych planów czy rygorów, oczywiście jest, no, ale lubię pracować z nim, bo lubię też pracować dzisiaj, tak jak w dzisiejszych czasach, coraz częściej producenci mają coraz większą rolę w procesie nagrywania i wydawania płyt, ale to oczywiście to jest jednym z ważniejszych rzeczy, ale lubię, bo Manfred ma podobną estetykę co ja. Jest to człowiek, którym zdecydowanie jest to człowiek renesansu. Nagrywam z tym, kim chcę, no, więc nie mam, jak gdyby, nie stawiam sobie takiego problemu przed sobą. Jeśli mam ochotę nagrać z takim muzykiem, to myślę, jakby to zrobić, czy to jest dla mnie, jak gdyby, opłacalne, czy on jest dobry dla mojej muzyki, czy casting. Tak, tego typu elementy. Pracowałem właściwie z wszystkimi, którymi chciałem, jeśli chodzi o wielkość muzyków. I oczywiście nie pracowałem z Keith Jarrettem, ale który by zagrał każdą muzykę bardzo dobrą, ale on nie grywa z nikim. Było bardzo przyjemne posłuchać takiej prawdziwej, żywej legendy, zwłaszcza w gronie fanów, którzy wszyscy wielbią muzykę właściwie pana Tomasza Stańko i podziwiać, jakim jest człowiekiem nie tylko w muzyce, ale w rozmowie pomiędzy ludźmi. Bardzo sobie cenię każdą możliwość spotkania pana Tomasza, posłuchania bezpośrednio paru słów, refleksji od niego. Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj być.